Polityk PSL dementuje medialne doniesienia. To plotki. Marek Sawicki dementuje plotki o rozmowie szefa PSL w sprawie koalicji z PiS. W niedzielę 13 września, w śniadaniu Polsat News, na antenie Polsat News Marek Sawicki, pytany o możliwą koalicję PSL z PiS, zdementował informacje o spotkaniu Władysława Kosiniaka-Kamysza z premierem Mateuszem Morawieckim. Marek Sawicki zdementował w śniadaniu Polsat News informację przekazaną w piątek przez Gazetę Wyborczą, która pisała, że premier Mateusz Morawiecki spotkał się w sierpniu z prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w sprawie ewentualnej koalicji. Według medialnych i politycznych spekulacji ludowcy zastąpiliby w koalicji Solidarną Polskę Zbigniewa Ziobry. Podczas spotkania miała paść oferta koalicji w sejmikach wojewódzkich, propozycję stanowiska szefa resortu rolnictwa dla posła PSL Kukiz 15, Jarosława Sachajki i rezygnacja z podziału Mazowsza. Rozmów nie ma, dementuje plotki. Takich rozmów nie ma, nie było i nie toczą się. Ani PSL blisko do PiS i po drodze z PiS, ani PiSowi potrzebne PSL, ocenił Sawicki. Sawicki nie odniósł się do wypowiedzi prezesa PiS. Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu tygodnikowi Sieci, w którym pytany o to, czy w ostatnim czasie dochodziło do rozmów na temat koalicji z PSL, przekazał: rozmawialiśmy z panem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i rzeczywiście jest trochę inny niż niektórzy politycy PSL, z którymi zdarzało nam się rozmawiać w okresie ostatnich 30 lat, ale generalnie rzecz biorąc, to człowiek, wydaje się stać jednoznacznie po drugiej stronie. Wiemy, że są tam tacy, którzy chcieliby inaczej, ale są obecnie za słabi, by coś zmienić. Koalicja Polska to sztuczny twór, tymczasowa szalupa ratunkowa na poprzednie wybory, która uratowała część działaczy Kukiz 15 i PSL, bo inaczej pewnie nie pokonaliby progu wyborczego, ocenił w Polsat News Marek Suski. Dopytywany, czy widziałby posłów PSL w koalicji, odparł, że jeśli ktoś chciałby realizować program PiS, to jest taka możliwość. Przecież wszyscy w Sejmie jesteśmy po to, by zrobić coś dobrego, ocenił. PiS wchłania przystawki. Pan Kaczyński z panem Suskim mają wielkie kłopoty i próbują łowić teraz w PSL-u. Wiemy, że to się od roku odbywa i nikt się nie skusił do tej pory. Te kuszenie wynika z tego, że jest kłopot ze Zbigniewem Ziobro i Jarosławem Gowinem, którzy nie chcą oddać po jednym resorcie. Myślę jednak, że PSL wie, czym grozi koalicja z PiS, widzi jak po głowie dostają przystawki PiS i jak są wchłaniane, ocenił z kolei Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej. Gośćmi Piotra Witwickiego byli Marek Suski PiS, Robert Kropiwnicki KO, Anna Maria Żukowska Lewica, Marek Sawicki PSL Koalicja Polska, Artur Dziambor Konfederacja, Błażej Spychalski Kancelaria Prezydenta.